Z roku na rok rośnie podaż mieszkań w Suwałkach. W większości są to mieszkania deweloperskie, ale swój udział ma w budownictwie mieszkaniowym również miasto, które realizuje program od najemcy do właściciela. W 2014 roku program miejski nie był jeszcze realizowany. Do użytku zostało oddanych przez deweloperów 140 lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. 3 lata później, w 2017 roku, było ich już 459, z czego blisko 50 w ofercie miejskiego programu adresowanego do osób, które zarabiają zbyt mało, by uzyskać kredyt na kupno mieszkania i zbyt dużo, by dostać przydział na mieszkanie komunalne. Aktualnie według szacunków miasta w budowie jest około 1000 mieszkań i będą kolejne. Widzimy, że tego naprawdę dużo się w Suwałkach w ostatnich latach buduje i chyba będzie budowało więcej, chociaż tak naprawdę wiemy, że w pewnym momencie może być bariera popytu, ta podaż będzie duża, bo tych mieszkań dużo i nie wiadomo, czy one znajdą nabywców, ale to nie nasze zmartwienie. Jeśli chodzi o miejski program od najemcy do właściciela, na 2019 rok planowane jest oddanie do użytku kolejnych 48 mieszkań, które powstaną między ulicami Pułaskiego i Reja. W zasobach komunalnych aktualnie jest około 2000 mieszkań. Tegoroczna lista oczekujących na komunalne lokum liczy nieco ponad 100 osób. Jak poinformował prezydent Rankiewicz, część budynków mieszkalnych stanowiących zasób komunalny wymaga remontów i nierzadko wiąże się to z poważnymi nakładami, jak ma to miejsce na przykład w przypadku pokoszarowego budynku przy Sejneńskiej 22. Pieniądze pozyskane z planowanej sprzedaży około 200 mieszkań komunalnych zostaną przeznaczone na tego rodzaju inwestycje, zapewnił nas prezydent. O planowanym kluczu doboru mieszkań do sprzedaży informował kilka dni temu.